Siemano, w tym filmiku zrobimy sobie tylko jeden multisummon na nowym banerze z Metakulerem, AGL wersją oraz kilkoma nowymi kartami. I czemu to będzie tylko jeden multisummon? Ponieważ, no jak widać, trochę Dragonstone'ów mam, ale ten summon nie jest dla mnie aż tak ważny, ponieważ nie ma tu takich... Według mnie nie ma takich głównych postaci, dla których się gra. No ciężko to określić. Są tu bardzo fajne karty, które na pewno są dobrymi liderami. Te dwie, które weszły, fajnie mają jakieś zastosowanie. On na przykład pod Okanie bije wszystkich przeciwników, więc na World Tournament jest dobry. Ten na przykład, jak mamy dużo poniżej HP, to dużo ataku ma. I to są fajne dwie karty na uzupełnienie teamów jakichś, tylko zależy jakich właśnie. Ale teraz mamy bardzo, bardzo dużo różnych mega mocnych liderów, że to uzupełnienie takimi kartami to nie zawsze jest potrzebne. I co tu jeszcze mamy? Mamy tak. Tego Metal Coolera, który jest liderem kategorii Wicked Bloodline, czyli kategoria, gdzie mamy praktycznie samych Freeze i tego Coolera i tylko tyle, ale to Freeze i tak ma tyle dobrych kart, że można z tej kategorii zrobić coś ciekawego. Niestety ja nie mam tego Int Freezy, Angel Freezy, który jest liderem kategorii Resurrection Warrior. Oni bardzo fajnie by pewnie ze sobą razem współgrali, ale właśnie, jakich można coolerów razem z nim używać? To muszę szybko sprawdzić sam, bo nie wiem. I ogólnie, czy ten summon się opłaca? Czekajcie, pierwszy wam powiem, czy tak. Metal Cooler Army, LRK, którą kupujemy w sklepie, możemy używać z każdym innym Metal Coolerem. Tego AGL, którego tu summonujemy, nie możemy używać z tym Int Supportem. Więc on i ten Int Support razem nie można ich używać. Co jest troszeczkę słabe. No, naprawdę słabe. Ale razem z nim wbiły na serwer dokany do tych zwykłych SR coolerów, które dropią. Więc to jest na pewno dobre też połączenie, że możecie sobie ich zdekonować i używać cały team coolerów. I będzie też dobre. Właśnie, co tu poza tym mamy? Freeze, Full Power, który jest mega mocny. Korat również jest dobry. Jiren, który jest dobrym liderem kategorii i jest mega dobrą kartą w kilku teamach. No i Future Super Saiyan Gohan. I co tu właśnie mi się wydaje? Mamy tak, jednego, drugiego, trzeciego, trzech dobrych liderów kategorii i tam kilka pobocznych kart. Ale na przykład tu mamy naprawdę dużo lepiej, bo jest nowy Vegeta, który jest świetny w wielu kategoriach. Jeden lider kategorii, drugi lider, trzeci lider i reszta tam jakieś, no, tylko dwie dodatkowe. I tu są, wydaje mi się, że to jest dużo lepszy baner, dlatego na tym robię tylko jeden multi, żeby zobaczyć, czy mi szczęście dopisze. Może i coś wpadnie. Co bym z tego chciał? Jakbym tak miał wybierać, to... Ale w sumie nie mam takich preferencji. Ucieszę się z wszystkiego, co wpadnie tak naprawdę. Może nie z Freezy, bo mam go chyba na 90%. O, SSJ3 Goku. Chociaż to chyba nic nie daje na ten moment. Piccolo. O! Z tego mogę się ucieszyć. Jest to karta bardzo dobra, która nie ma za bardzo kategorii. No, tylko chyba Pure Saiyan. Nie, on też pod oka nie jest w Vegeta Bulma, czyli chyba nie. Więc tylko w Super Ester, ale na jakiś Castle Clash... Tak, Castle Clash... Clash... Jak to się nazywa? Virtual Clash się nadaje, więc to jest bardzo dobra karta ogólnie. Dużo, dużo bije ze względu na swoje kontry. Więc fajnie, ale no, może coś polecanego jeszcze by wpadło. Nie, to jeszcze SR-ka. To jeszcze też SR, RH znaczy się. I tutaj jeden z najsłabszych Gokutek. Znaczy z najsłabszych, z jednych z takich starych kart. Ogólnie fajnie, że ten STR wyleciał, z niego się w miarę cieszę. A summon dosyć nieciekawy. Jako, że ostatnio tak nie robię mega aktualnie z filmików, to jeszcze mogę wam powiedzieć na szybko, że... Oj, nie chcę. Że w te raczej bym nie robił summonów. Nie są to za specjalne banery, nie ma nic polecanego, ciekawego. Te Freezy nie, które są dobre, no ale to raczej do uzupełnienia teamu tego coolera. Są tu LR-ki wszędzie, jest to tańszy multi, ale raczej nie polecam czegoś takiego robić. No i popatrzcie eventy, bo są dosyć ciekawe.
jak macie czas zużyć staminę, to na pewno sobie retro tych Vegeta Goku sobie róbcie, to musicie zrobić. A tymczasem kończę, to tyle w tym filmiku. Powodzonka, jeżeli będziecie samonować, ale niekoniecznie doradzam, lepiej poczekajcie na coś lepszego.